Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, sezon letni, wakacyjny w pełni i wiem, że wiele osób decyduje się na przeprowadzenie u siebie postu dr Dąbrowskiej. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak z niego wyjść, jeżeli chcemy automatycznie wejść w ketozę, bo dostaję sporo takich pytań. I od razu mówię, że będą to moje osobiste spostrzeżenia i zalecenia niezwiązane z tym do końca, co jest w książce, bo jak wiecie, możecie o tym też przeczytać, z tego co wiem, w jednej z książek dr Dąbrowskiej, więc to jest inna historia tutaj z mojego punktu widzenia, jak to wygląda od strony keto. Zapraszam. Być może część z Was widziała u mnie na kanale filmy dotyczące postu dr Dąbrowskiej. Było to no, kilka dobrych lat temu, jeszcze tak naprawdę przed moim stanem ketozy i przed tym, jak przeszłam na keto. Ogólnie ja nie uważam, że post dr Dąbrowskiej jest najlepszą metodą nawet na oczyszczanie organizmu, już nie mówiąc o odchudzaniu, bo to zresztą sama dr Dąbrowska mówi, jej post nie jest po to, żeby schudnąć w pierwszej kolejności. Natomiast już dla osób, bo też miałam takie pytania, które są na keto, to już w ogóle nie uważam, że przechodzenie wtedy na post Dąbrowskiej coś przyniesie korzystnego, bo moi drodzy, pamiętajcie po pierwsze o tym, że nasz organizm sam ma fantastyczne mechanizmy i potrafi się oczyszczać. A jeżeli jesteśmy w jakiejś nierównowadze i rzeczywiście potrzebujemy jakiegoś oczyszczenia, no to będąc na keto, my właśnie tą autofagię, albo stosując też IF-y, czyli te posty okresowe, my tą autofagię i to oczyszczanie komórkowe tak naprawdę mamy na bieżąco. Stan ketozy daje bardzo podobne korzyści właśnie pod tym kątem komórkowym, jak post, i jak również post dr Dąbrowskiej, więc tutaj uważam, że nie ma to najmniejszego sensu. Natomiast jeżeli ktoś z jakichś swoich względów, bo też nie jestem po to, żeby tutaj każdego przekonywać, jaka jest najlepsza droga, ale jeżeli ktoś zdecydował się na post Dąbrowskiej i gdzieś usłyszał albo przeczytał w książce, że można z niego wyjść właśnie wchodząc w ketozę, to kilka moich uwag, które jakby mam nadzieję pomogą Wam nie popełnić kardynalnych, powiedziałabym wręcz, błędów. Bo jeżeli poszukamy takich informacji o diecie ketogenicznej, o ketoadaptacji w internecie, to możemy tam znaleźć bardzo ciężkostrawne keto z tymi wszystkimi produktami, które na przykład nie były jedzone wcześniej podczas postu Dąbrowskiej. I na pewno takie automatyczne przejście nie skończy się dobrze. Z postu dr Dąbrowskiej należy wychodzić stopniowo, bo to jest rodzaj tak naprawdę głodówki. Tam zazwyczaj przyjmuje się maksymalnie 500 kilokalorii z warzyw, więc zobaczcie, że to jest no, dla niektórych 3, dla niektórych 4, dla niektórych 5, a dla niektórych 6 razy mniej niż wynosi ich zapotrzebowanie. Jeszcze taka jedna rzecz, to ja w ogóle uważam, że po przeprowadzeniu takiego postu należy uzupełnić niedobory, bo one się pojawią. Witaminy, składniki mineralne to będą rzeczy, które po prostu nie dostarczymy sobie w odpowiedniej ilości na tym poście, dlatego to w ogóle, czy przechodzimy później na keto, czy nie na keto, należy zadbać o uzupełnienie tych pierwiastków. Natomiast przechodząc w ketozę, po pierwsze, zależy, jakby ten proces zależy od tego, jak długo jesteś na poście Dąbrowskiej. No bo zalecane optymalne to jest te 6 tygodni i jest to już dość długi okres czasu i rzeczywiście troszeczkę Twój żołądek w tym czasie się, możemy powiedzieć, rozleniwił. Więc tutaj dużo bardziej kładziemy nacisk na to, żeby to było przede wszystkim lekkostrawne, a keto też może być lekkostrawne. Czyli jakieś smażenie nadmierne, czy jedzenie takich ciężkich produktów nie będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli długo byliśmy na poście. Kolejna rzecz, to rzeczywiście warto te kalorie zwiększać stopniowo, dochodząc do swojego zapotrzebowania, ponieważ jak z dnia na dzień z 500 przywalisz 2000, no to niekoniecznie, no ty się może dobrze poczujesz, bo wreszcie poczujesz sytość,
ale niekoniecznie będzie to optymalne. No i też u niektórych osób właśnie, które nieumiejętnie wychodzą z postu Dąbrowskiej, występuje ten efekt jojo. Zresztą on z czasem występuje prawie u każdego, zaryzykuję to stwierdzenie, a przynajmniej chyba u wszystkich osób, które trafiły do mnie na konsultacje, a w swojej historii miały właśnie tego typu posty. Ta waga po prostu zazwyczaj wraca, no chyba że mieliśmy bardzo dużą nadwagę, otyłość, no to rzeczywiście można te kilogramy zgubić na dłużej albo może nawet na zawsze, jeżeli później zachowujemy się odpowiednio. I jeżeli zwiększamy sobie stopniowo tą kalorykę, na przykład dodając mniej więcej co 200 kilokalorii, to warto właśnie zacząć tutaj dokładać dobre tłuszcze. Ja polecałabym Wam raczej bardziej keto nienasycone, oparte plus MCT. Olej MCT naprawdę fantastycznie działa, on jest nasyconym średniołańcuchowym kwasem tłuszczowym, natomiast MCT jak najbardziej możemy dodawać. I po prostu na początku do tych posiłków, które do tej pory były, dodawaj sobie źródło tłuszczu, czy to łyżeczka, czy łyżka, bo to też do tego też trzeba się zaadaptować, jeżeli chodzi o MCT, właśnie tego oleju. Inne oleje, te nienasycone, to może być, na pewno polecam tran dobrej jakości, olej lniany, oliwę z oliwek, olej z awokado, olej z ogórecznika, olej z rokitnika, olej z czarnuszki, olej konopny. To są wszystko te tłuszcze nienasycone, które warto dodawać. To nie znaczy, że w ogóle się wystrzegamy nasyconych, nie, tak jakby jak najbardziej możemy je wdrażać, tylko po prostu pamiętajmy o tym, żeby zadbać o tą dobrą ilość nienasyconych. Nasycone, takie na przykład jeżeli dobrze tolerujemy masło klarowane, olej kokosowy, to też będą na pewno dobre źródła. I w ten sposób, dodając sobie pulę tłuszczu, zwiększamy na początku sobie tą swoją kaloryczność i zmieniamy, jak widzisz, już troszeczkę makro pod kątem bardziej tłuszczowego. Dodajemy też oczywiście białka i ja raczej nie polecałabym przechodzić przez te białka, które też mają duże ilości węglowodanów, czyli raczej nie wchodziłabym w jakieś soczewice, grochy itd., itd., no bo ciężko nam będzie wtedy wejść w ketozę, a jak być może wiesz, jeżeli przeprowadzisz długi post doktor Dąbrowskiej, to przez sam fakt, że byłaś na mocnych niedoborach kalorycznych, tak naprawdę na głodówce, prawdopodobnie w Twoim organizmie na niewielkim poziomie wytwarzają się ciała ketonowe, tak? Bo to było jakby duża restrykcja samych kalorii, więc tych węglowodanów, no jakby to były głównie węglowodany, bo to były warzywa, ale suma summarum i tak nie było ich aż tak dużo i wiele osób jest na takiej lekkiej, powiedzmy to, ketozie, chociaż nie potrafi jeszcze ich organizm jakby efektywnie korzystać z tego źródła tłuszczu. Więc o to właśnie musimy zadbać. Także ja bym się skupiła raczej na tych produktach, które są dozwolone na keto. I wtedy po prostu zwiększała również to białko. Jeżeli dodajemy, to ja bym w pierwszej kolejności dodawała raczej ryby, a nie mięso, bo mięso u niektórych osób po długim poście, bo jeżeli to było kilkanaście dni, to nie będzie problemu. Ale po dłuższym poście mięso raczej lekkostrawne i właśnie znowu, nie smażymy, tylko bardziej używamy wolonowaru albo nawet gotujemy przez jakiś czas na parze i dodajemy sobie do tego te dobre tłuszcze i obtaczamy to błonnikiem i w ten sposób zwiększamy już również białko. No i później w zależności od tego, jaki mamy cel, co chcemy osiągnąć, czy mamy jakieś, czy na przykład możemy jeść nabiał, czy nie możemy, no to tutaj to już dopasowujemy. Jajka u osób, które dobrze je tolerują, też będą takim fajnym produktem, które w miarę szybko, tak naprawdę, no praktycznie zaczynając wyjście, już możemy też dodawać. I wchodzimy, zobacz, tak naturalnie w takie śródziemnomorskie, nienasycone keto i być może nawet przy około 50 gramach węglowodanów netto, będąc na takim, może dla niektórych wydawałoby się bardziej low carbie, bo będzie tam dużo warzyw, ale tak naprawdę wejdziesz w stan ketozy. Więc to oczywiście albo monitorujemy swoim samopoczuciem, tym jak się czujemy, tym czy osiągamy te cele, które sobie założyliśmy, albo monitorujemy tym, czy mamy ciała ketonowe we krwi i na jakim poziomie jest nasza glukoza. Także tutaj po prostu już to dopasowujesz do siebie w zależności od tego, co chcesz osiągnąć, czy chcesz, żeby keto było Twoim stylem życia, czy niekoniecznie, bo naprawdę na keto też może być dużo warzyw i to jest na przykład keto, które ja lubię i na którym jestem w stanie być, bo jakbym miała być na takim bardziej karniworze i mięsnym, powiedzmy, keto, no to byłoby to dla mnie trudne, chociaż planuję za jakiś czas taki eksperyment również, ale to jeszcze parę miesięcy na pewno przede mną. Także
takie dość płynne przejście z diety dr Dąbrowskiej do diety ketogenicznej jest możliwe i jest to taka po prostu automatyczna ketoadaptacja, która następuje. Oczywiście ilość tych warzyw zmniejszamy, też nie wszystkie warzywa na ketoadaptacji będą nam ułatwiały wejście w ketozę, więc to trzeba dopasowywać do siebie, ale to wszystko zależy od tego, czy wcześniej na przykład miałaś albo masz cukrzycę, czy masz insulinooporność, czy są jakieś inne problemy zdrowotne, jak twoja glikemia się kształtuje. Więc jakby no, trzeba to kontrolować i też klienci, którzy się do mnie zgłaszają, ja właśnie tak naprawdę różnie to prowadzę w zależności od jakby konkretnej osoby, od jej stanu zdrowia, samopoczucia, tego co chce osiągnąć, tego co lubi, co nie lubi, jaki ma styl życia, więc tu naprawdę jest dużo takich niuansów, powiedziałabym. Ale te ogólne wskazówki, o których Wam powiedziałam, na pewno się sprawdzą, tylko musicie je po prostu dopasować do siebie. Ja bardzo chętnie się dowiem w komentarzu, czy stosowaliście postępy dr Dąbrowskiej, czy nie, bo to jest taki w Polsce dość, powiedziałabym, nawet czasem patriotyczny temat. Także podzielcie się swoimi doświadczeniami. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Zachęcam oczywiście do zajrzenia do opisu filmu, bo tam macie moje bezpłatne materiały i różne informacje. Dziękuję, pozdrawiam Was ciepło, życzę dobrego wakacyjno-letniego czasu. Do zobaczenia, cześć!